Cześć, Andrzej Stawelski, Północny Londyn. Witam Was w następnym filmiku poświęconym płytom winylowym, które niebawem będą dostępne w sklepie Popmaster Record Show Subskokołontaja 14, a część z nich już jest dostępna na stronie internetowej www.popmaster.pl. A więc zaczynamy. A zaczniemy od czego? Od tego. I jeszcze. Zaczynamy, ale tak nietypowo zaczynamy. To znaczy myślę o tym, co Wam za chwilę pokażę. Mianowicie tak, nie płyty winylowe, ale kasety magnetofonowe. Kaseta magnetofonowa grupy Led Zeppelin. Proszę bardzo, tak to wygląda. Słuchajcie, kaseta wydana przez wytwórnię Michael. Tak, wytwórnia Michael, logo Motown, dokładnie skopiowane firmy Motown logo, chociaż oryginał pisze Michael. Także kaseta magnetofonowa dostępna niebawem w sklepie Popmaster Record Show. Oprócz tego jeszcze jedna kaseta magnetofonowa, grupa się nazywa Iron Maiden, 1988 rok i Seven Sons of Seven Sons. Kasetka w fantastycznym stanie. Wizualnie wygląda fantastycznie. Poligrafia. Proszę bardzo. To rozkładamy tą harmonijkę. Też super wygląda. No dobrze, wracamy do płyt winylowych. Tutaj zaczniemy od płyt, które polecam dla audiofilii, czyli dla tych ludzi, którzy zazwyczaj nie słuchają muzyki, słuchają sprzętu, słuchają kabli. Także to coś mam dla Was. Aha, wróć. Przede wszystkim wszystkie płyty są w stanie near mint albo mint. Najgorsze to jest near mint, czyli prawie idealne. Z okładkami różnie bywa i w każdym rogu jest naklejka z numerem 77, na przykład mam 78. Jakaś większa kolekcja była, ktoś kto niesamowicie dbał o te płyty. Podejrzewam, że po prostu kupował płytę, czy dostawał w prezencie, nie wiem, nie wnikam w to. Wrzucał na gramofon, włączał magnetofon, nagrywał płytkę. Po przegraniu tej płyty, płytę odstawiona została na półkę, a ktoś odsłuchiwał sobie muzyczkę po prostu z taśmy magnetofonowej, czy z taśmy kasetowej. Z tym, że czasami jak były na przykład utwory, jak były słowa, teksty do piosenek, to co najwyżej wyciągnął z półki i słuchał i sobie podśpiewywał, czy czytał te teksty i później wkładał. I dlatego okładki są takie VG Plus, Excellent Plus, ale płyty mucha nie siada. Dawno nie widziałem takiej kolekcji, gdzie każda płyta, którą się weźmie do ręki, jest w stanie mintowym. I zaczynamy. Słuchajcie, te pierwsze 3-4 pozycje, które Wam przedstawię, osłuchałem na swoim 50-letnim. Ja cię są, jak ten czas leci. Marantz, 69 rok, czyli 51 lat, wzmacniasz mój. Kolumny też mają ze 30 lat. Jak włączyłem Classic Rock normalnie w fotel, nie, bo nie mam fotelu, to jest krzesło, to normalnie wbijało mi w krzesło. Tak fantastycznie te płyty brzmią. No i dobrze, i zaczynamy. Classic Rock. Nie wiem akurat dlaczego Classic Rock. Dlatego, że Rhapsody in Black. Rhapsody in Black i muzyka soulowa, muzyka funk w wersji orkiestrowej. Proszę bardzo, tak to się zaczyna. Dużo fajnych kawałeczków z lat 60. i 70., chociaż Superstition też 60. lata jeszcze są. Dużo fajnych kawałeczków można znaleźć na tej płycie. No teraz Classic Rock to Off Kills Classic Rock. Londyńska, aha, tam Londyńska Orkiestra Symfoniczna, tak samo tutaj Londyńska Orkiestra Symfoniczna. I mnóstwo rockowej muzyki w wersji symfonicznej. Na 60 chyba 4 instrumenty, także dosyć sporo tego jest. Co mamy? Get Back, Layla, Schody do Nieba, Baker Street, Another Brick in the Wall, Jet, Ruby Tuesday, I Don't Like Monday, no pop jeden, Bright Eyes, drugi popik i Hey Jude Beatlesów. Zaczyna się od Beatlesów, Get Back i kończy się na Beatlesach. Okładka, proszę bardzo, Gatefold okładeczka, tak to wygląda. Następną pozycją mamy Classic Rock, The Second Movement, London Symphony Orchestra, proszę bardzo. Gatefold okładeczka też. Co my mamy? Pinball Wizard, czyli The Who, Hey Joe, czyli Jimi Hendrix,
A Day in the Life, czyli Beatlesi, Question, czyli The Moody Blues, Space Oddity, czyli David Bowie, Good Only Knows, czyli Beach Boys, River Deep, Mountain High, czyli Tina Turner i Ike Turner, a tego to nie wiem, American Trilogy, nie pamiętam, American Trilogy, okej, nie wiem o co chodzi, dobrze, część tych rozszyfrowałem, słuchajcie, płyta z 80 roku, z kolekcji miała numer 104, The Beatles Ballad, 20 Original Records, mintowa płyta, pierwsze tłoczenie, Matrix A1 na B1, Paulophone, wytwórnia, co by tu jeszcze powiedzieć? No chyba jeszcze mogę tyle powiedzieć, że tą płytę raczej dla siebie zatrzymam. Raczej pewne, że zatrzymam. No dobrze, teraz mamy podwójny album, oczywiście płyta mintowa, nie będę już się powtarzał, grupa Sky. 80 rok, myślałem, że 79. Proszę bardzo, grupa Sky, jednym z członków grupy był John Williams, ale nie ten od muzyki filmowej, tylko od muzyki klasycznej. Okej, okay. Podwójny albumik. Teraz mamy muzykę do filmu Star Wars, The London Philharmonic Orchestra. Proszę bardzo, Star Wars, London Philharmonic Orchestra. Wydane przez Stereo Gold Award. Następna płytka. No tutaj okładka jest mintowa. Oprócz, żeby nie ta naklejka, to by była mintowa okładka. Ta naklejka po prostu nie pozwala ocenić ją jako mintową. Następna płyta to jest Jeff Love and His Orchestra. Big Terror. Wielki Terror. I mamy muzykę do takich filmów. Airport 75, Port Lotniczy 75, Trzęsienie, Płonący Wieżowiec. Trzy dni Kondora, Poseidon, Przygody Poseidona, The Ace Sanction, nawet nie wiem, The Escalator, też nie wiem, Trzęsienie Ziemi, Szczęki, Rollerball, Egzorcysta, Death Wish, Życzenie Śmierci, to były 4 odcinki albo 5 odcinków z Bronsonem w roli głównej i Psycho. Taka muzyka właśnie na tej płycie, Jeff Love and His Orchestra. Okej, okay, dalej mamy muzykę właśnie filmową, już niewiele. Z pełną garścią dolarów i za kilka dolarów więcej, czyli dwa spaghetti westerny i muzyka z tych westernów właśnie jest utrwalona na tej płycie winylowej, chciałem powiedzieć kompaktowej, wytwórnia RCA Camden, 70 rok zdaje się, proszę bardzo. Następna płytka, muzyka do filmu Love Story, pamiętacie? 70 albo 71 rok. Taki wyciskacz łez, Love Story, i to właśnie wytwórnia Boulevard wydała płytę z muzyką z tego filmu w 71 roku. Jeszcze jednak mamy muzykę filmową, ale to już ostatnia, Elvis Presley, wytwórnia RCA Victor, Red Spot nazywa się ten label, to jest właśnie jedno z pierwszych, jeżeli nie pierwsze wydanie, to jedno z pierwszych wydań właśnie Red Spot, czyli czarny label, czerwone kółko RC w środku, na górze, 61 rok i to jest płyta dokładnie 61 roku, 1B na 1B, Matrix, 1B na 1B, także pierwsze tłoczenie 61 roku, czyli płyta jest o 8 lat starsza niż mój wzmacniacz. No nieźle. No dobrze, Shadows in the Latin, Nori Parmont and His Orchestra. Nori Parmont to człowiek, który bardzo dużo współpracował z Cliffem Richardem, nagrywał z nim pierwsze płyty, te płyty z końca lat 50., z początku lat, do połowy lat 60. to orkiestra Nori Parmona. I właśnie towarzyszyła piosenkom Cliffa Richarda. I tym razem Nori Parmon, chociaż szedł sami też zresztą, no i dlatego Nori Parmon postanowił zagrać utwory The Shadows, ale takiej wersji latynowskiej. To trochę kalipso, to trochę tanga, to trochę, nie wiem, no, w każdym razie to trochę brasu. No, w wersji latynowskiej i Apache, czy FBI, czy nie wiem, Guitar Tango brzmią całkiem inaczej niż na normalnych płytach, na zwykłych płytach Shadowsów. Ten sam utwór, a jakże inaczej brzmi.
Dobrze, to Nori Parton, Paramon grał Shadowsów, a tu Shadowsi grają siebie. Rider, in, może nie siebie, bo akurat grają utwory innych wykonawców. Riders in the Sky, Parisian Walks, czyli Gary Moore, fantastyczny kawałeczek. Classical Glass, Stem from the Deer Hunter, piękny kawałeczek. John Williams, tam grupy Ska. Sky, którym wcześniej pokazywałem płytkę. To chyba najpiękniejsza wersja właśnie polowania na jelenie. Wykonanie jest Johna Williamsa. Posłuchajcie tej fantastycznej, klasycznej gitary. Nikt piękniej nie zagrał tego kawałka jak John Williams. Ok, jeszcze jedna płytka The Shadows, wytwórnia Mustang, nie, Music for Pleasure. Płyta się nazywa Mustang. To jest Mustang The Shadows. Music for Pleasure wydało tą płytkę. Music for Pleasure to odgałęzienie wytwórni EMI. Po prostu w latach 60., pod koniec lat 60. utworzyła taką firmę Music for Pleasure. No dobrze, słuchajcie, ABBA w Polsce, po angielsku ABBA. Grupa ABBA. Największe przeboje, część pierwsza. Okładka, jak już widzieliście, gatefold. Label pomarańczowy. Epic pomarańczowy, co świadczy, że jest to albo pierwsze, albo bardzo, bardzo wczesne tłoczenie tego albumu, czyli 76 rok zdaje się. Także płyta wytłoczona w 76 roku. Tak dziś do 78, bo już później Epic zmienił, zdaje się w 78 Epic zmienił swój label na niebieski. Przepraszam, no dobrze. ABBA, dalej, WLW, label. Także, proszę bardzo, Orange, pomarańczowy label, który to rok jest? 79, czyli jeszcze na 79 było częściowo wydawane na pomarańczowym labelu. Teraz mamy Super Trooper, 80 rok. 80 rok i spójrzmy na label, już niebieski. Od 80 roku, od 79 roku taki label już powstawał. Ale nie dziwcie się, że na przykład pomarańczowy label będzie na jakiejś płycie z wytwórni Epic w 70 albo 71 roku, bo tak się zdarza, z CBS się zdarza, że po prostu wprowadzano nowy label na przestrzeni 2-3 lat, że przez 2-3 lata był label, dajmy na to czerwony, i później wchodził Sunburst, czyli taki, pokażę wam za chwilę, bo mam akurat jedną z płyt z tym labelem. Ok, ABBA, The Visitors, ABBA, 81. I na przykład jakby był pomarańczowy label, bym się wcale nie zdziwił, ale jest niebieski. Proszę bardzo. No jak mówię, płyty mintowe. No miałem nie mówić już, ale no, ale naprawdę. Wszystkie płyty, ani jednej płyty nie ma poniżej mintów. Gorzej z okładkami. Ok, Greatest Hits Volume 2. ABBA, Greatest Hits Volume 2. Od Greatest Hits, okładeczka zniszczona. Przód jeszcze fajnie, ale tutaj jest od wkładania płyty. Nie wiem dlaczego, bo ani tekstów nie ma na płycie. Płyta w idealnym stanie. Pierwszy raz odtwarzana była wczoraj przeze mnie, podejrzewam. Jest naprawdę w idealnym stanie, a mimo tego okładeczka jest trochę zniszczona. No dobrze, tyle ABBY. ABBY nie mamy, kaset magnetofonowych nie mamy, ale mamy za to Richarda Clydermana. Richard Clyderman, tytuł płyty po francusku, nie będę się wygłupiał, ale sprawdziłem wczoraj, zdaje się, że to jest kruche serce. Core fragile, fragile. Fragile po angielsku, po francusku, dobrze, nieważne, proszę bardzo. Kruche serce. Fragile po włosku, fragile po angielsku, po francusku. Tak samo się pisze, to samo znaczenie, a całkiem inaczej się czyta. No dobrze, aha, Delphin Records. Ok, dobrze, Delphin Records. Za bardzo się przyjąłem tym fragile. Fragile. Fajną składaneczkę mam tutaj. Moment. Momenty były? To było gdzie? Z powtórce z rozrywki. Fajny film wczoraj widziałem. Momenty były? To są właśnie momenty. Momenty uwiecznione na tej płycie. A między innymi uwieczniono tutaj Gerard Kenny. Nigdy o facecie nie słyszałem. Fantasy, Bobby Goldsboro, Summer, The First Time. Fantastyczna historia. Łatwy tekst, także można dosyć dobrze zrozumieć. O miłości 30-paroletniej wczasowiczki do 17-latka, który mieszka akurat w tej miejscowości, gdzie ona przyjechała na wczasy. Fantastyczne słowa, fantastyczna muzyka. Elton John, Love Song, Clifford T. Ware, Gay. Co tu jeszcze mamy?
Harry Nilsson, Without You. Jeden z największych przebojów na początku lat 70. na świecie. Jeszcze co tam? Peter Sartet. Where Do You Go My Love? Też Peter Sartet, Francuz, bardzo fajnie śpiewa. Commodores, Easy, Paul Anka. Coś tam jest, naprawdę sporo. Także tak. Tak to tył wygląda. Tak wygląda środek, okładka Gatefold. I tak przód. Gatefold pamiętacie, bo jeszcze będzie Trifold dzisiaj. Nawet, no jedna płyta będzie Trifold. Gatefold to jest jedna, druga, czyli jak masz rozkładaną okładkę Gatefold się nazywa, podwójnie rozkładaną, bo potrójnie to jest Trifold. Ok, Elton John, The Very Best of Elton John, wytwórnia Keitel. Tak to wygląda. Utwory. Your Song, Goodbye Yellow Brick Road, Daniel, Song for Guy, Candle in the Wind, Friends, Teen Dancer, Rocketman. To pierwsza strona, druga jeszcze lepsza jest. No dobrze, bo nie, Night Flight to Venus i ta perkusja. Boniem, wytwórnia Atlantic, River, rzeki Babilonu, Brown Girl in the Ring, Never Change Lover in the Middle of the Night. Aha, wracając do tej czarnej chyba, Classic Rock, czarnej płytki, tam jest chyba zagrany, nie, to nie na tym, na jakimś ten, na jednym z tych płytek jest zagrany Rasputin na wersję symfoniczną. Fantastycznie, Rasputin w wersji symfonicznej. Dobrze, Boniem, Ocean of Fantasy, Ocean of Fantasy. Proszę bardzo, Gatefold z takim plakacikiem. Abym tylko nie zniszczył tego, postaram się wam pokazać. Nie wiem, jak się do tego dobrać. Aha, tutaj. Czyli tak. Tops. I to tak to wygląda. Takie cacka. Oczywiście bez kodu kreskowego. Zapomniałem dodać, że wszystkie płyty, albo prawie wszystkie, ale raczej wszystkie płyty bez kodu kreskowego. Dobrze, Blondie. Heart of Glass, Dennis, The Tide is High, In the Flesh, Sunday Girl, Dreaming, Hanging on the Telephone. To na pierwszej stronie, na drugiej też jeszcze może i lepsze kawałeczki. Płyta mintowa, okładeczka niestety tu jest trochę uszkodzona. Ok, Elvis Presley. Już mieliśmy Presleya, teraz mamy jeszcze raz Elvis Presley. Come on everybody, come on everybody. Elvis Presley śpiewa swoje pioseneczki. Jakie? Zobaczycie to na stronie Popmaster. .pl, albo jak przyjdziecie do sklepu w Słupsku na około tania 14, weźmiecie do ręki, sami sobie przeczytacie, co zawiera ta płyta, jakie utwory. No słuchajcie, tu mamy jeszcze Mikis Theodorakis. Mikis Theodorakis i Manos Tatikos his Buzukus. Buzukis, ja cię sunę. Po angielsku pisze, ale greckie słowa pisze. No i trudno, no ale Grek Zorba jest, Zorba Dance jest. Także muzyka z Greka Zorby, bo Mikis Theodorakis jest autorem, kompozytorem tego kawałka. I mamy na tej płycie. Tutaj coś dla Terenie. Terenio, słyszysz mnie? Twój ulubiony Pepe Jaramillo. Pepe Jaramillo i jego pianino. South of the Border, which is Latin American Rhythms. Także mamy latynoamerykańskie rytmy. O, mówiłem o CBS labelu. Słuchajcie, a tak to wygląda. Zaraz wam pokażę, jak na talerzu to wygląda. Sunbrass to się nazywa, zdaje się. Ten label to jest od 80. Gdzieś na początku lat 80. się pojawił. No dobrze. Electric Light Orchestra, The Best of Electric Light Orchestra, Gatefold okładeczka, proszę bardzo. Podwójny album, oczywiście bez kodu kreskowego, nic nie widać, także bardzo wczesne albo pierwsze wydanie, nie sprawdzałem. I co między innymi mamy? Dla mnie najlepszym kawałkiem elektryków jest Can't Get It Out of My Head. Midnight on the Water, I Saw the Ocean Daughter i tak dalej. I to dla mnie jest największy przebój elektryków. No ale oprócz tego jest Stepping Out, Evil Woman, Living Things, Confusion, Shangri-Las, Mr. Blue Sky, Telephone Line piękny, Dżungli nie widzę, Rock Aria. Niestety Dżungli nie ma, ale też jest Pamiętnik Horace'ego Wimpa też jest. Bardzo fajny kawałeczek. No, ale Midnight on the Water jest najlepszy, Ice of. Dobra, co tam z północą nad wodą? Ostatnia płyta, zresztą w tamtym tygodniu mówiłem o... jakim tygodniu? 3 dni temu mówiłem o okładkach tłoczonych. To właśnie przykład jest następnej z płyty z okładką wytłoczoną. Ten napis BG's, te logo, to jest wytłoczone.
No z drugiej strony jest gładziutkie. I to jest okładka Trifo tak zwana. Dlaczego Trifo? Dlatego, że mamy okładeczkę Gayfold i tu otwieramy jeszcze Trifold. Te trzy zdjęcia, które widzicie, są na labelach płyty. A na czwartym, zdaje się, labelu są wszyscy razem. Także tak to wygląda. Gayfold, Trifold. To był Bee Gees, to był Bee Gees i na tym kończymy. I zapraszam do następnego wideo newslettera. Nie wiem kiedy, ze względu na to, że mi ta moja kamera zaczyna się poważnie zastanawiać, czy chce mnie nagrywać, czy nie. Wcale się nie dziwię zresztą. Po prostu zaczęła się psuć i to tak naprawdę. Nie wiem, jak to mi się udało nagrać, ale się udało. I to jest najważniejsze. Słuchajcie, dobrze, ja jutro wybieram się po następną partię płyt, ale nie wiem, czy już jakiś film się pojawi. Jak kamera nie odmówi posłuszeństwa, no to się pojawi. Jak odmówi posłuszeństwo, przykro mi. Będziecie musieli zaglądać tylko na stronę www.popmaster.pl, a najlepiej przyjechać, przyjść do sklepu, obejrzeć, wziąć do ręki, obejrzeć, obwąchać, czasami, bo czasami jest papierosami śmierdzi, stęchlizną, tutaj nic, papier papierem śmierdzi, nie, pachnie, dobrze, słuchajcie, na razie to wszystko, żegnam was i do zobaczenia, no nie będę trąbił, bo trąbka mi odleciała na podłogę, nie będę się schylał, ale mogę zagwizdać. Trzymajcie się.